Nie chcę ci zabierać dużo czasu, ponieważ szykują się święta. Znienacka, jak zwykle, napadną nas 24 grudnia. Zupełnie niespodziewanie, że to już, ale do tego czasu został jeszcze miesiąc. Miesiąc na przygotowanie do świąt, na adwent, na zrobienie niezwykłych zakupów i niezwykłych prezentów. Dlatego krótka reklama z mojej strony, moich książek. Niezwykłych książek, każda z podpisem. Każda zawiera między wierszami więcej niż encyklopedia. Punkt pierwszy. Można inaczej. Książka o tym, że można inaczej. Nie trzeba w ten sposób żyć, jak żyjemy. Można żyć zupełnie inaczej i zupełnie inaczej rozwiązywać problemy. Tu, w środku, przedstawione w taki sposób, żeby dzieci zrozumiały. Co nie znaczy, że to jest dla dzieci. Tu Bella. Ukochana moja pozycja. Przyznaję, że moja ukochana pozycja informująca, że nic nie jest tak, jak się wydaje. Że w każdym z nas istnieje jedna i druga część. Niekoniecznie musi być to podział na dobre lub złe. Może być to podział na pesymista i optymista, albo może być to podział na altruista i egoista. W każdym z nas istnieją dwie strony medalu. Polecam. Te historie są prawdziwe. A jeśli chodzi o prawdziwe historie, to wiele rzeczy mnie zdziwiło w życiu. Wiele spotkań z moimi klientami spowodowało, że odkrywałem pewien mechanizm, zupełnie jak mechanizm. I te zdziwienia to są takie w krótkich opowiadaniach. Polecam do podróży, do czytania w samotności. Polecam. Tę książeczkę napisałem dlatego, że nie było na temat zdrowego myślenia nic jeszcze w Polsce. Przywiozłem z zachodu taką ideę, żeby Polakom przedstawić w formie beletrystycznej. Teraz już pojawiły w formach naukowych, popularno-naukowych i innych. Tu jest w formie beletrystycznej. Dwóch facetów gada ze sobą, jeden drugim tłumaczy, co to jest zdrowe myślenie i czym się różni od pozytywnego. A oprócz tego jest przedstawiona zasadnicza rzecz, czego potrzebuje każdy mężczyzna. Tak pokrótce. Zaklinacz kobiet. Niby jest to o kobiecie, która nie może współżyć. Ma jakieś zahamowanie. A tak naprawdę to między wierszami przedstawione są nasze lęki i informacja, że każdy lęk możemy zdematerializować i rozpuścić. Tak chcę kochać. To jest książka udowadniająca, że facet potrafi kochać, jeśli nie nad życie, to dużo silniej, niż można sobie to wyobrazić. Czochatka to zagadka. Moja ukochana Bella, tu Bella, okazała się żyjąca własnym życiem. Minęło trochę czasu i dopisałem drugą część tu Belli o tym, że nic nie jest tak, jakby się wydawało. I Czochatka to zagadka. Również ta historia, czego potrzebuje każdy mężczyzna. Jak kobieta może uszczęśliwić mężczyznę? Spisana na 30 paru stronach, okazała się za krótka. I pod wpływem błagań dopisałem jeszcze kilka punktów, czego potrzebuje każdy facet, każdy mężczyzna, każdy samiec i w jaki sposób kobieta.
może tego samca uszczęśliwić. Wyszły mi 2 tomy i obawiam się, że też wszystkiego nie napisałem. Ale życzę ci, abyś swojej niezwykłej przyjaciółce, życzę ci, abyś swojemu niezwykłemu przyjacielowi, życzę ci, abyś bliskiej osobie dała pod choinkę, ofiarowała lub ofiarował książkę z podpisem autora. I taką, która poruszy bardziej niż kolęda.